Poluj nam Chryste! Kłaniam się. Jestem wdzięczny doktorowi za 11 rozmów, które z nim nakręciłem. Rozmów, które nigdy nie były przygotowywane, do których nigdy się nie przygotowywaliśmy, a które zawsze były rozmowami na żywioł i były rozmowami bardzo uczciwymi. Pamiętamy z Pisma Świętego słowa Piłata. A cóż to jest prawda? Cyniczne pytania, takie jakie dzisiaj zadają nam rządzący i media głównego nurtu. Przypomnijmy im, czym jest prawda. Arystoteles już to napisał. Prawda to orzekanie o rzeczywistości. Doktor był człowiekiem, który orzekał o rzeczywistości. I bardzo się cieszę, że Pan Bóg dał mi taką łaskę, żeby go poznać. I powiem szczerze, zarówno ja, jak i on, tęskniliśmy za kolejnymi nagraniami. Mieliśmy nagrać kolejną rozmowę na temat zagrożeń epidemiologicznych związanych z naszymi nowymi sąsiadami. Te zagrożenia są, o których się nie mówi. A powinno się mówić, ponieważ nie jesteśmy świadomi tego, co nam grozi. Obok nas przechodzą ludzie, którzy mogą być chorzy na gruźlicę, wielolekooporną. To są ludzie, którzy są chorzy z powodu poszczepiennych powikłań po polio. To są ludzie, którzy są chorzy na cholerę. To są ludzie, którzy są chorzy na inne choroby typu AIDS, są nosicielami wirusa HIV. Ja nie mam zamiaru ich naznaczać, nie mam zamiaru ich stygmatyzować, ale musimy być również bardzo ostrożni i musimy wymagać wreszcie, zażądać od naszej władzy, żeby tych ludzi w końcu ktoś przebadał. Dziękuję panu doktorowi, dziękuję państwu i Chrystus żyje i Chrystus będzie naszym królem. Proszę państwa, tak się złożyło, że skomponowałem razem z moim przyjacielem Pawłem Kucharskim kompozycję pod tytułem Triduum. Nie wiedziałem, że ta kompozycja będzie również wykorzystana do pożegnania doktora. Pani, zanim puścimy tą dwuminutową muzykę, mam serdeczną prośbę, gdybyśmy mogli w tym czasie, bo to będzie nam zamykało ten czas tutaj właściwie, kiedy jesteśmy razem, a gdybyśmy mogli machać flagami. Ja w tym czasie naprawdę postaram się zrobić najlepsze zdjęcie, jakie jestem w stanie wykonać. Proszę bardzo, Piotr. Thank you.
Jesteście niesamowici. Dziękuję wam bardzo. Justyna? Niech żyje wolna Polska! Justyna?